Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie poznamy kolejny dodatek wędkarski, a mianowicie mieszanka do robaków. Bardzo fajny produkt, ponieważ oczyszcza nam robaki i powoduje, że nie śmierdzą stęchnizną. Często jest tak, że te pinki czy białe robaki zostają nam po łowieniu, zostaje ich znaczna część i odstawiamy je do lodówki. One sobie tam leżą 2-3 tygodnie, chcemy je ponownie użyć i śmierdzą stęchnizną. No nie wyglądają tak, żeby miały zaciekawić rybę, chociaż czasami te śmierdzące też działają, no ale chcemy sobie je oczyścić. Jak zrobić to poprawnie? Pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to bierzemy sobie takie robaczki i wyciągamy je z lodówki. One muszą przynajmniej te 10-15 minut poleżeć za lodówką, ponieważ te robaki w lodówce są zahibernowane. Raz, że mają tutaj ograniczoną ilość tlenu, a dwa, temperatura powoduje, że te robaki są mało ruchliwe, co spowoduje, że długo cały proces oczyszczania będzie trwał. I teraz tak, zwróćcie uwagę, mam tutaj sitka do ochotki. Powinniśmy mieć, najlepiej, żeby mieć dwa. Tutaj mam milimetrowe, tutaj mam większe. To służy do przepuszczania białych robaków, takich jak mady. Tutaj spokojnie sobie te pineczki poradzą, chociaż to i tak będzie długo trwało, bo wiadomo, pineczka jest trochę grubsza. Ale przynajmniej dodatkowo już przez te sitko się lekko wytrą. I teraz tak, jak już mamy te pinki wyjęte, one się odhibernowały, zaczynają się robić ruchliwe, możemy wrzucić je na sitko. Trzeba się pozbyć tego oryginalnego wypełniacza, który już nasiąknął, który jest wilgotny i właśnie od niego mamy ten zapach stęchnizny. To bierzemy sobie takie robaczki i wrzucimy sobie je na sitko i trzeba się pozbyć wypełniacza. Zwróćcie uwagę, ten wypełniacz się aż tutaj przykleił do pojemniczka. I pozbywamy się nadmiaru. Wszystkiego oczywiście się nie pozbędziemy, ale znaczna część nam tego odejdzie, co ułatwi nam sprawę. Można trochę popukać. Widzimy, jak pineczki się fajnie ruszają, a po wyjęciu od razu z lodówki one po prostu są zahibernowane i ten proces by trwał znacznie dłużej. Nie miałby po prostu siły te robaki. Mamy, zobaczcie ile tego zostało. Mamy to oddzielone, tą śrutę, wypełniacz, trociny, cokolwiek tam jest. I teraz sobie zostawimy je na sitku i tym pineczkom to zajmie około 10 minut, bo ich jest tutaj dużo. Oczywiście normalnie wrzuciłbym je na sito 2-3 mm i szybciej by to po prostu potrwało na duże sito na dowiadrze, ale tu na potrzeby filmu mamy na małym i one sobie teraz przejdą, oczyszczą się. I co ciekawe, wszystko co zdechłe, co nie ma siły, zostanie tutaj. Wszystko co przejdzie do pojemniczka, to będą te najsilniejsze, które najbardziej się ruszają i właśnie te powędrują na haczyk i one będą najbardziej prowokowały rybę. Te najbardziej ruchliwe. To co nie będzie miało siły i to co jest już zdechłe, kastery, zostanie tutaj na sitku. Teraz sobie czekamy te 10-15 minut, aż tam te pineczki przejdą i zobaczymy co dalej trzeba zrobić. Minęło jakieś 10 minut i zwróćcie uwagę, co zostało na sitku. Na sitku zostało wszystko to, co nie ma siły, nie może przejść albo zdechłe. No i większość tego dużego wypełniacza. Bardzo fajny, szybki sposób, a w pojemniczku zostają nam tylko silne, zdrowe pineczki. I właśnie o to chodziło, żebyśmy pierw pozbyli się tych martwych i tych, co nie mają siły, plus wypełniacza, bo to powoduje największy zapach tej stęchnizny. I teraz tak, bardzo często są te pinki pokryte takim amoniakiem, brudem, który wydziela silny zapach. Nawet gdy wrzucimy taką pinkę brudną do wody, to ona robi plamę, taką jakby od oleju. To właśnie są te całe zabrudzenia i są osoby, które myją nawet robaki. Tylko musimy pamiętać, że jak zaraz przed łowieniem umyjemy robaki, one potrafią się nachapać powietrza i wtedy unoszą się do góry. Lepiej więc właśnie używać takich posypek, jak mieszanka do robaków, mączka kukurydziana, atraktor, nawet zanęta, cokolwiek, żeby to spowodowało, że te ryby, te pineczki nam się, czy białe robaki wytrą. Gdy je umyjemy, mogą się unosić. I teraz jeszcze bardzo ważna sprawa. Teraz sobie zasypiemy te robaczki, tak żeby po prostu je przykryć. To spowoduje, że gdzieś jakby to było coś wilgotnego, przykładowo pojemnik, to one nie będą nam wychodziły z pojemnika. Trzeba trochę wymerdać. Ta gotowa mieszanka do robaków jest o tyle fajna, bo ona ma taki specyficzny, taki słodkawy aromat, zapach, co powoduje, że dodatkowo te pineczki przychodzą aromatem, ale można sobie też to zrobić za pomocą zanęty. Najważniejszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać,
to, żeby to zrobić maksymalnie dzień przed łowieniem, a najlepiej na łowisku. Przyjeżdżamy i na przykład zanim się rozłożymy, wygruntujemy i tak dalej, to potrwa około godziny, to najpierw zająć się robakami, przepuścić ochotkę i wyczyścić w ten sposób robaki. One gdzieś tam w godzinkę się wytrą i przejdą tym zapachem, pozbędą się tego brudnego, pozbędą się tego brzydkiego zapachu i dodatkowo oddzielimy sobie to, co jest mało atrakcyjne i się nie rusza. Co nam to da? To nam to da, że ta mieszanka nie nabierze wilgoci. Gdybyśmy na przykład zrobili to tydzień przed łowieniem i włożyli robaki w tej mieszance do lodówki, na przykład w ten sposób byśmy to zrobili i włożyli to do lodówki, to obojętnie jaka by to nie była posypka, zanęta, mieszanka do robaków, mączka kukurydziana, atraktor, jak to zamkniemy, to i tak nam gdzieś to złapie wilgoć i tutaj nawet w zanęcie bardzo często zaczyna się robić pleśń i mamy odwrotny efekt do zamierzonego. Tutaj wda się brzydki zapach, to się wszystko sklei, te robaki będą nam wychodziły, połowa się zadusi, a to spowoduje właśnie wilgoć z lodówki, która wejdzie nam w tą mieszankę. Więc to robimy tylko maksymalnie dzień przed łowieniem albo nawet w trakcie łowienia przed przygotowaniami. To jest najlepszy sposób, żeby te wypełniacze nie chłonęły nam wilgoci, bo one, zwróćcie uwagę, tutaj wszystko to, co się zbryliło, to właśnie wilgoć, która była w robakach i w tej mieszance, wzięta z lodówki, gdzieś tam jak wyciągaliśmy rękoma, gdzieś tam tej trochę wilgoci zostaje i to wszystko powoduje właśnie, że gnije. Taka mieszanka, która osusza, oczyszcza te robaki, powoduje, że one mają tutaj luz, dochodzi do nich więcej tlenu i przedłużamy ich żywotność. One są bardziej ruchliwe. Zobaczcie, teraz jakbyśmy założyli tutaj takie na haczyk, które ledwo co się ruszają, one od razu zdechną i nie prowokują ryby. Gdy zakładamy takie, które są naprawdę super ruchliwe, ładnie pachną, mamy większą szansę, że sprowokujemy tą rybę szybciej do brania. To w szczególności przydaje się w łowieniu na zawodach, ale nie tylko. Zawsze dbamy o to, żeby na haczyku było to, co jest, to na haczyku musi być to, co jest najlepsze. W ten sposób. Zwróćcie uwagę, pięknie się ruszają, zapach jest cudowny, mogę sobie teraz to zasypać do pudełka. Możemy też po wytarciu tych robaków przepuścić jeszcze raz je przez sitko i bez tego by wypełniacza dodać, ale w wypełniaczu spokojnie będą się tam wycierały dalej. I tak mamy przygotowane robaki w sposób prawidłowy, a to nam zapewni bardziej skuteczne łowienie na łowisku. Jeśli Wam się film podobał, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też oczywiście komentarz, co ma być z kolejnych filmów z dodatków wędkarskich. Siemanko, cześć!